To już super tajne złomowisko pojazdów, na które nikt nie ma wstępu. To nie jest ten skład taki, co wszyscy zawsze chodzą i tam zdjęcia robią. Tylko tutaj to jest naprawdę już hardcore. Jest szansa, żeby któregoś odpalić? Może być problem, trzeba wołać Igora, on jest mechanik, wiesz co? Marcin chyba też jest. Ale patrz, taka opona, jak 30 lat ma i ta guma nie sparciała, to opcja gniocja nie łamiocja. Ewidentnie. Sorry. Jakby ktoś szukał dobrych drzwi do Żiguli, to tu akurat są. Pora obiadowa. Snickersa biorę, a ty co szukaj. Jeszcze jeden Snickers, którego nie uświadczyłem w tym. Z tym, jak one się nazywają? Almond, to są jak? Migdałowy. Taka ciekawostka. A ja rozpoczynam akcję od białego Twixa. A on nie był robiony w tej samej fabryce, co Czarny Twix, według reklamy. Według reklamy musiał być w innej zdecydowanie robiony. Tutaj był poligon doświadczalny radzieckiej technologii latających samochodów. I one parkowały tu na dachu. To była taka specjalna technologia przygotowana. Było mało miejsca parkingowego. Był odpowiedni przełącznik i samochód normalnie wlatywał sobie na dach. Dlaczego tamten obrzęczy? Wiesz dlaczego tamten obrzęczy? No. Słuchaj, powiem ci. Była teoria, że tam ktoś coś piłuje. Ale to nie była prawda. No upadła, bo 6 lat by nie piłował. I na cały czas brzęczy. Igor przeszedł wszystko dookoła i tam nie jest żaden kabel podłączony. Okazuje się, że to wiatr. Nie no, to historia... Urzekła mnie twoja historia. Ten maszt. Piękny. On brzęczy. A na górze jest antena, która brzęczy. Ktoś tam wchodzi na górę? Na szapa. Ty zauważysz, że na oko moc spojrzysz nie w las. Tu kolejne lądowanie. Szeryf przyleciał ciężarówką do roboty. No i tak już zostało. Nie, nie, no to była technologia rosyjska parkowania na dachu. Dostawczak przyjeżdżał, na dachu parkował. Teraz dopiero Amazon wchodzi z dronami, które ci dostarczają zakupy. Nie, a to już drony przylatywały i to dużo większe. Żeby nie było, tu nie ma żadnego podjazdu. Tutaj po prostu te samoloty przylatywały. Nie da się tutaj dźwigiem podjechać niczym takim. To jest w środku lasu. Lądował, dostarczał rzeczy i odlatywał do ciepłych krajów, na zimę na przykład. Właśnie. Trzy. Tu jest bezpiecznie. Ale co, on wyciągał coś z reaktora? Chwytak? O, czuję swędzenie w lewym jaju. Tu ja mam taki swój... Pięć! O, już pika. Spierdalacz! Czyli jakbyśmy tu zostali 2000 lat, to by nas naprawdę... Tyle zostało po złomowisku napromieniowanych samochodów. Wszystko już jest przetapiane na czajniki. Dużo samozaparcia, żeby to wykupywać tylko po to, żeby oddać na złom. Albo to nie było wykopywane, bo tu widać, że jest beton, także to może to był... Tak, wiesz, to było tylko przykryte czymś. Otworzyli te klapy i wyciągali te rury. Podchodzimy do fabryki magnetowidów z drugiej strony. Tak w zasadzie zachodziłem w głowę, na jakiego grzyba w miejscowości Prypeć fabryka magnetowidów. Ale okazuje się, że jak zwykle nie jest nic bez przyczyny. Chodziło o to, żeby była przykrywka dla przerabiania paliwa z reaktora odpowiednio przetworzonego na broń masowej zagłady. Generalnie te reaktory, które tutaj były zamontowane, to były reaktory, które nie miały takiej dużej sprawności energetycznej, tylko odpowiednio przetwarzały paliwo, tak żeby można było używać go później do rakiet balistycznych. Suwnice, również niezbędne w fabryce magnetowidów, podwieszone pod sufitem. Czyli faktycznie jest szansa, że żeby było tu zgoła coś innego. Dawaj tam przejście dalej? Jest! Nie słyszę, jest? Tak. A, bo ja ci mogę odpowiadać na tej drugiej częstotliwości. Tak, jest przejście. Nie chciał mi się na 225 przepinać.
podcięli jakieś pewno elementy i się to zawaliło. Bo tu konstrukcja stalowa była. Zaczęli wycinać konstrukcję stalową i mi się na łeb zwaliło. Trzeba nie mieć rozumu zupełnie. Przecież to nie jest po to, żeby ładnie wyglądało, tylko po to, żeby trzymało tą halę, nie? A tam widzisz, powycinali to. Dźwięki jak z horroru, przysięgam. Widać, jakiś tu jest zbłąkany wędrowiec na biegówkach przybył. Ale już nie było dane mu chyba dalej pojechać. Jest delikatna dziurka. Nie ma to jak wakacje na złomowisku. Zajebista sprawa. To jest 5 kg to na pewno. No. A idziemy tu do tamtej hali. Większej. A i ten budynek, cośmy wczoraj penetrowali z tymi fajnymi rzeczami. Jak na fabrykę magnetowidów, to ciekawy asortyment goście robili, nie? No bo to jest specjalny nowy model. Czy takie coś tu nie stoi tam na placu przed tym? No tak. Czernobylu. Co? To. Tak, oczywiście. Masz tutaj proces reaktory, jak wyglądają. To stoi przecież na tym placu w mieście Czernobyl, co byliśmy. No, jest plan. Jeszcze stosunkowo dużo się tego zachowało. Czyli oni tutaj musieli zaraz sobie zrobić sztab odnośnie tych tematów, bo mieli jakąś elektronikę pewnie, nie? Tutaj. I mogli kombinować te roboty czy jakieś inne rzeczy. Ale że aż takie wydruki są porobione? Takie projekty? Wydawało się, że to bardziej na kolanie robią. Sekretariat i są jakieś tutaj tajne akta Sztazji. Wiesz, czy mi podnieś? Kurwa. Co tam jest? Rosja. Znaczki. Znaczki. A ty jesteś kolekcjoner znaczków. To bierz. Pocztę człowieku z cyferkami. Geiger nie pika bardzo mocno to. Długo, brzydka mnie pika. Dawaj, robimy. Ale nic nie wiem. Kasy. Ale był w drzewie faktycznie. Znowu safe. Włodzimierz Ilicz Lenin. Wiecznie żywy? Wiecznie żywy. Zobacz. Kurwa, co tu się dzieje? Drukarnia jakaś, nie? To były pewnie czcionki dla Zecera. Maszyna do ustawiania czcionek w linię i drukarnia. Są jakieś tajemnicze urządzenia szpiegowskie. A w tym Jupiterze najwięcej rzeczy się zachowało. Tu chyba wycieczki nie przychodzą za często. Każdy idzie na basen i do przedszkola. Zupełnie bez sensu. Lepiej tutaj coś fajnego można wyhaczyć. No już w sumie jesteśmy coraz wyżej. Igor, wziąłeś mi to rzucić do plecaka. No zepnij tam, gdzie to na swojego wypadłeś. Tu też ten... Tu i powiem wam, że dużo tych szkód to narobił ten podwieszany sufit, bo to wszystko się zrypało na dół. Coraz wyżej. Już przeszklenia dawno nie ma. O, widać tutaj stąd te wieżowce. Kafa jasno wyma. A czemu? No, idę sobie klapnę w dole, ciekawe zbadać. Weź ten drugi budynek zbadaj lepiej. No ten, co gdzie ta elektronika była, jako wyższe piętra, bośmy byli tylko na jednym. Jest widok na elektrownię.
Tu już wieje z dachu, będzie pewnie kulawy dźwięk. Jest i całe miasto. Wymarłe Prypeć. Ale jest koperta ze znaczkami tak. Słuchajcie, jest raport. Artefakt Przemysław bierze na kwadrat. Czarnobyl, Unit 4, Ukraine, April 1996. Sygnowane przez KGB. Moskwa 1987. Już, widzisz, nawet z tym, z helikopterem sobie logo zrobili. Idealnie czytelne zdjęcia. Rabińskiemu by się to bardzo spodobało. Może wystąpić również na aukcji w Sotheby's i próbować przebić.